Wiele wskazuje na to, że w tym roku Noc Perseidów będzie spektakularnym zjawiskiem, a to za sprawą optymistycznych prognoz pogody. Bezchmurne niebo i minimalne oświetlenie otoczenia sprzyjają obserwacjom, a te w regionie organizowane będą w kilku miejscach. Fatima Orlińska. Perseidy to rój meteorów widoczny na niebie zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Szczególnie spektakularne widoki będzie można podziwiać w nocy z 13 na 14 sierpnia. Do obserwowania nieba nie jest potrzebny żaden instrument optyczny, a wyłącznie duża przestrzeń pozbawiona sztucznego światła i bezchmurne niebo. Bardzo często są nazywane spadającymi gwiazdami. To nie jest prawda, to nie są spadające gwiazdy. Prawdziwe gwiazdy są lata świetlne od nas. To są pozostałości po komecie 109 Swift-Tuttle, która regularnie co 133 lata przecina orbitę Ziemi i w swoim warkoczu ma drobinki pyłu, które potem wpadają w ziemską atmosferę z prędkością ponad 50 km na sekundę i wpadając w atmosferę jonizują, zostawiając za sobą te przepiękne ślady. To już tradycja, że tego wieczoru miasta organizują dla mieszkańców wspólne podziwianie nieba. Na Noc Spadających Gwiazd po raz 9 zapraszają Piekary Śląskie, gdzie zagości mobilne planetarium, a samo zjawisko będzie komentowane przez specjalistę. Impreza odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 20 pod Kopcem Wyzwolenia. Przygotowaliśmy prelekcję z Planetarium Śląskiego, wystawę astrografiki. Będzie też strefa gastronomiczna, z której będą mogli skorzystać wszyscy nasi goście. I wspólnie będziemy mogli razem doświadczać Nocy Perseidów pod Kopcem Wyzwolenia. Poza Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich Noc Perseidów będzie można spędzić nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej i jak każdego roku przy pomniku Mikołaja Kopernika na terenie Planetarium Śląskiego.